Po wygranej w ostatnim meczu z Ruchem Radzionków Jarosław Maćkiewicz, napastnik Lecha Poznań, powiedział, że jego zespół ma 40% szans na utrzymanie w lidze. Lech musiał na początek wygrać z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie przed tą kolejką mieli 5 punktów przewagi nad Lechitami. Gospodarze w czerwonych strojach od początku bardzo groźnie zaatakowali, to druga minuta spotkania. Strzelał Daniel Gacyk, jego strzał został zablokowany i piłka opuściła boisko. Rzut rożny dla gospodarzy, Michał Probierz. Z dystansu strzela Marcin Brosz obok bramki Kokoszanka. Lech Poznań potrzebował wygranej, by marzyć o utrzymaniu w Ekstraklasie. Każdy inny wynik degradował Lechitów do drugiej ligi. Tymczasem od początku to zespół gospodarzy ma przewagę. Znów Probierz z rzutu wolnego. Piąta minuta gry i tym razem z daleka strzelał Tomasz Prasnal. Trener Lecha Wojciech Wąsikiewicz szumnie zapowiadał, że jego zespół od początku zaatakuje. Tymczasem wcale tego nie było widać. Lechici w pierwszej części meczu nie stworzyli sobie w zasadzie żadnej dogodnej sytuacji do zdobycia gola. To 28 minuta gry. Przemysław Urbaniak nie zrozumiał się z Kokoszankiem. Wybija piłkę na rzut rożny, a Michał Probierz wykorzystał to, że sędzia jest daleko od całej akcji i przesunął piłkę już poza obszar, z którego powinien wykonać rzut rożny. Podanie Probierza, strzał Roberta Kolasy i od 29 minuty meczu Górnik Zabrze prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Niepilnowany Kolasa, 1-0 dla Zabrzana. Marcin Brosz mógł podziękować niebiosom. Górnicy są coraz bliżsi pozostania w Ekstraklasie na przyszły sezon. Do przerwy Górnik Lech 1-0. To my powinniśmy w tym meczu dyktować warunki. Niestety nie wiem, czy moich kolegów zjadła trema, czy stawka meczu jest tak ogromna, że są zdeprymowani. Niestety straciliśmy bramkę i jeśli nie poprawimy stylu gry w drugiej połowie, no nie będziemy mogli rozmawiać o zwycięstwie w tym meczu. Kontuzjowany Paweł Bocian nie mógł pomóc swoim kolegom w tym spotkaniu, a zespół Lecha w drugiej części gry sprawiał równie słabe wrażenie jak w pierwszej połowie. Michał Probierz, kolejny rzut rożny dla gospodarzy i piłka po raz drugi trafia do bramki Lecha. Tym razem Piotr Gierczak. 54 minuta spotkania. Piłka tym razem była dobrze ustawiona, ale Probierz miał już koło siebie asystenta sędziego głównego. Gierczak zupełnie niepilnowany w polu karnym Lecha. Nie interweniował także Michał Kokoszanek. I Zabrzanie prowadzą już dwoma bramkami. Lech jest coraz bliższy spadku z Ekstraklasy. To 57 minuta, strzał Grzegorza Matlaka. Najgroźniejsza jak do tej pory sytuacja Lechitów do zdobycia bramki. W ciągu pierwszych 60 minut spotkania piłkarze Wojciecha Wąsikiewicza w zasadzie nie strzelali na bramkę Bledzewskiego. Trudno w takich warunkach zdobywać gole. Prasnal. To strzał z 74 minuty spotkania. Dwie minuty później, znów w ataku Górnicy. Kaundera do Michała Probierza. Bardzo aktywny w całym spotkaniu kapitan Górnika jest faulowany przez Marcina Drajera. Rzut wolny dla gospodarzy. Jeszcze instrukcje trenera Mieczysława Broniszewskiego. Probierz i Adam Kąpała. 3-0. 18 bramka w tym sezonie Adama Kąpały, lidera klasyfikacji strzelców naszej Ekstraklasy. A Michał Probierz zapisał asystę już przy trzecim golu. 76 minuta, Górnik Lech 3-0. Michał Kokoszanek przy tej interwencji doznał kontuzji, musiał opuścić boisko. W ostatnich minutach bramki Lecha strzegł Norbert Tyrajski. Singa i Kaundera. On pojawił się na boisku w drugiej części gry. Michał Probierz. W polu karnym jest Adam Kąpała, przytrzymywany za koszulkę przez Przemysława Urbaniaka i sędzia dyktuje rzut karny dla Górników. 90 minuta spotkania. Podanie Probierza. Urbaniak ściąga za koszulkę Adama Kąpałę. Rzut karny dla gospodarzy i po raz kolejny Adam Kąpała. 4-0. 19 bramka w sezonie Adama Kąpały, a przy okazji jego siódmy dublet w tych rozgrywkach. Znakomity sezon Adama Kąpały i Górnicy
wygrywają wysoko z Lechem Poznań 4-0. Górnik utrzymał się w Ekstraklasie, a Wojciech Wąsikiewicz i płaczący Przemysław Urbaniak spadają wraz z Lechem Poznań do drugiej ligi piłkarskiej. Górnik Lech po jednostronnym widowisku 4-0.